Cześć, witamy. Dzisiaj jest edycja Cinco Minutes. Jesteśmy na wakacjach, a jednak temat szkoła. Czy my nie jesteśmy waszymi ulubionymi youtuberkami edukacyjnymi? W jakiej byłaś grupce? Czy byłaś cool dziewczyną? Czy były takie naprawdę wyraźne grupki w ogóle w twojej szkole? Tak. W gimnazjum? Myślę, że tak. Czy w jakim okresie? Wydaje mi się, że zawsze były jakieś grupki. Wiadomo, w tej podstawówce nie takie wyraźne i w liceum też nie takie wyraźne, bo już nie jesteśmy dziećmi, a w gimnazjum wtedy najbardziej ludzie się chcą podzielić. No i ja zawsze chciałam być w tej grupce cool dziewczyn. Ale powiedz tak szczerze, byłaś cool, tak? No raczej byłam cool, ale nie aż tak super. Jak były te dziewczyny takie, chodziły razem w różowych tipsach. O Boże, naprawdę miałaś takie? Były też takie, no. Ja byłam w klasie teatralnej, także wiesz. Drama queens same. Drama queens, tam się tego nauczyłam. W podstawówce ja po prostu byłam w tej grupce dziewczyn, która kumpluje się z chłopakami. To była dobra pozycja w społeczeństwie. W gimnazjum byłam chyba zwykła i czyli po prostu... Lamus? Nie. Ten kujon? Lamus nie, kujon też nie. Po prostu sobie byłam i trzymałam się w szkole i poza szkołą raczej z takimi ludźmi, którzy słuchali rocka i metalu i chodziłam w glanach, więc to było coś takiego. Byliśmy cool w swoich własnych kategoriach, rozumiesz? U nas w gimnazjum było tak, że była jedna klasa sportowa i to była taka typowa właśnie grupa. Oni zawsze mieli swoje własne miejsce na schodach. Pomimo tego, że była wyraźna grupa sportowców, wyraźna metali, wydaje mi się, że skate'ów nie aż taka wyraźna, ale pewnie też by się znalazło, to nie było takiego czegoś, że jedni na drugich najeżdżali. Nie no, u nas też mniej więcej tak było, że współżyliśmy po prostu. Współistnieliśmy. Współistnieliśmy. I ja tak czasem się krzątałam między tymi grupami. Byłam chwilę w grupie tych takich kujonów, a potem trochę flirtowałam z tą grupką super cool dziewczyn. Aha. Tylko, że to dla mnie było dziwne, bo oni wszyscy palili, a ja wtedy mówiłam, nigdy nie sięgnę po papierosa. Nigdy w życiu nie sięgnę po papierosa, to śmierdzi. To jestem ja do dzisiaj. I wiesz co, jak ja byłam właśnie w takim młodszym wieku i tak mówiłam, to nikt nie wierzył w moje ideały. To ciekawe, wiesz co, u mnie w liceum z kolei już była taka jakaś tam grupka takich powiedzmy celebryckich dziewczyn. Faktycznie byli tacy ludzie, o których się mówiło, o których się wiedziało, o których się mówiło, że o, a teraz spotykają się z tym, a teraz mieli taki przypał, a teraz inny przypał. A teraz kto jest sławny? Kto jest sławny? A o mnie nie było takich metaluba. Rzeczy. No więc ja na przykład w ogóle nie byłam takim człowiekiem, o którym się mówi, dlatego że nie było co by o mnie mówić. No bo jakby nie miałam nigdy żadnych alkoholowych przypałów. Dwa, nie miałam nigdy żadnych spektakularnych związków. Trzy, nie byłam jakimś po prostu porażającym talentem, bo konkursy, które ja wygrywałam, to były konkursy poetyckie, powiatowe, kępińskie, poetyckie. A ja w liceum na przykład w pewnym momencie załapałam się do tej grupki i jestem z nią do dzisiaj, to jest super grupa ludzi. I fajnie, myślę sobie, że wtedy już ten podział na grupy był taki, ja się o tym uczę na psychologii, że każdy jakby ma swoją rolę i ktoś zajmuje rolę błazna w grupie, ktoś zajmuje tą rolę, kurde, tłumaczenia żartów, która jest nikomu niepotrzebna. To jest naturalne w każdej grupie, tylko pytanie, jak bardzo to dzieli ludzi, te role. Bo na przykład u nas w gimnazjum była taka grupka takich wycofanych dziewczyn, które nie miały żadnych znajomych u nas w klasie. Były dwie i one razem ze sobą czasami rozmawiały, a tak to nikt inny. I kiedyś tych dwóch dziewczyn nie było na lekcji wychowawczej i myśmy zrobili taką naradę, co z nimi zrobić. Bo one się do nikogo nie odzywają i nie zdają z niczego. I to nie dlatego, że wy odsuwaliście? No, one po prostu były poza, no więc już ciężko nie, było. Nie wiem, to jest po prostu albo łapiesz z kimś vibe, albo tego vibe'u nie ma, no tak. I... I nasz wychowawca powiedział, żeby każdy trochę im pomógł, dał mi jakieś notatki, bo one po prostu nie zdadzą. Jakby one nie wyciągną ręki po pomoc. No. Ej, ale powiedz mi, kim byłaś w tej grupie? Jak mówiłaś o tym, że błazen i tak dalej? A, to jest takie stanowisko, które się nazywa outsider. Wiesz co, ja nie znam tych ról, ale gdybym miała określić siebie, to ja bym powiedziała, że ja byłam czasem błaznem, czasem mediatorem. Jest takim. Jeszcze pielęgniarka. Wiesz co, ja miałam tak, że zawsze jak się ktoś kłócił, to ja wtedy zawsze robiłam, ty masz rację, bo to i to, ale to i to. Ty masz rację, bo to i to, ale to i to. Nie mogę tego rozstrzygnąć, bo oboje zrobiliście złe i dobre rzeczy. A oprócz tego byłam błaznem, ale ja byłam takim bezpiecznym błaznem. Miałam na przykład takich kolegów też, którzy byli takimi ekstremalnymi błaznami, którzy robili jakieś głupawe rzeczy, wciągali sól przez nos w pizzerii. Tak. A ja byłam po prostu no, takim, jak teraz jestem, nie? Lamusem. Tak. Po prostu robię śmieszne rzeczy i ja się bardzo cieszę i śmieję, ale nic nie ma niebezpiecznego w tym, co robię. Powiedzcie, w jakiej... Kim wy byliście? Albo jesteście! W której grupce? No, uświadomcie to sobie! Uświadom to sobie. Oh yeah! Pa, pa! Pa.